Cześć, jestem Magda z bloga Wnętrza Zewnętrza i dzisiaj opowiem Wam o jednej z najważniejszych zasad, którymi kieruję się przy urządzaniu wnętrz. Czy słyszeliście o teorii formy otwartej? To koncepcja Oskara Hansena dotycząca sztuk pięknych i architektury i chodzi w niej o to, by dzieło, czyli w kontekście architektury budynek, łatwo dostosowywał się do nowych potrzeb użytkowników, żeby nie był dziełem skończonym, tylko cały czas był na swój sposób elastyczny, był taką formą otwartą, tak jak ludzie są otwarci na nowe doznania, prawda? Są ludzie zamknięci, przyzwyczajeni do swoich standardowych zachowań i są ludzie otwarci na nowości, na nowe doznania, na nowe przygody, nowe zachowania. Chodzi o to, żeby architektura też taka była, żeby była przygotowana na zmiany, na nowe wyzwania, jakie będą przed nią stawiane. Można to łatwo porównać do zabawek. Są takie zabawki jak na przykład dentysta z ciastoliną, gdzie jedynym sposobem do bawienia się takim zestawem jest robienie dziur w zębach tego ludzika z zestawu, a następnie uzupełnianie ich ciastoliną i tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. A są też takie zabawki jak piłka, jak karty. Nimi można się bawić na wiele sposobów. Znacie na pewno wiele gier, do których można użyć zwykłej talii kart, prawda? To nie jest tylko jedna gra w wojnę, tylko to jest dużo więcej możliwości. Albo klocki Lego. Niby proste klocki Lego, a jednak możemy zbudować z nich tak dużo rzeczy. Ich samych możemy użyć na przykład, żeby były naszym skarbem. Są uniwersalne i ponadczasowe. I fajnie, jakby nasze wnętrza, nasze domy też były uniwersalne i ponadczasowe. Jak to się ma do architektury? To prosty przykład. Ściany nośne, prawda? Ściany nośne możemy postawić jako zewnętrzne ściany budynku, a możemy je postawić jako wewnętrzne ściany budynku. I ścianą nośną może być na przykład ściana w moim mieszkaniu pomiędzy jedną sypialnią a drugą. W momencie, kiedy ta ściana jest nośna, ja nie mam możliwości, żeby kiedykolwiek te dwa pokoje połączyć, żeby tą ścianę zburzyć i zrobić sobie jeden duży salon. Jeżeli natomiast ściany nośne będą pomiędzy mieszkaniami, albo najlepiej jako ściany zewnętrzne, w środku wszystkie ściany działowe możemy dowolnie zmieniać w zależności, jakie mamy potrzeby. I tak samo jest z wnętrzami. Zauważam, że są meble, które narzucają nam, jak mamy korzystać z danych wnętrz, wymuszają jakieś ustawienie, sprawiają, że dany pokój nie będzie mógł być już czymś innym, ale przynajmniej dostosowanie tego pokoju do bycia innym pokojem, do pełnienia zupełnie innych funkcji, będzie trudne. Na przykład w naszej starej sypialni jest zagłówek łóżka. On właściwie jest częścią ściany. Kawałek ściany wystaje z reszty, jest taki wysunięty i to jest zagłówek łóżka, co narzuca szerokość łóżka. Łóżko nie może być ani węższe, ani szersze. Łóżko nie może stać w innym miejscu, nie może stać bardziej z boku. Samo łóżko nie może mieć zagłówka, no bo jak to dwa zagłówki, to tak nie do końca leży. I co z tym można zrobić? Czy można zrobić gabinet w miejscu, gdzie już jest zagłówek łóżka? No tam po prostu jakby musi stać łóżko. Co prawda udało nam się trochę z tego wybrnąć małą zmianą, malowaniem, no ale jest to takie trochę nienaturalne. Teraz zagłówek pełni rolę tablicy do pisania kredą w pokoju dzieci. Natomiast rozumiem, że nie każdemu tego typu rozwiązania muszą pasować, więc jest to mało uniwersalne rozwiązanie, prawda? I chodzi o unikanie tego typu rozwiązań właśnie, żeby wnętrza, w których mieszkamy, łatwo się dostosowywały do naszych nowych potrzeb. Jeżeli trzeba wstawić biurko do mieszkania, to nie powinno być problemu, żeby tak poprzesuwać meble, żeby to biurko się zmieściło. Powinno być dużo możliwości innych ustawień, żeby meble zawsze można było gdzieś przesunąć, żeby meble mogły zmieniać swoją funkcję. Nasza szafka z salonu może bez problemu stać się szafką na ubrania w sypialni. Nasza sofa z salonu może bez problemu powędrować do pokoju gościnnego i pełnić funkcję łóżka dla gości. Nasz stary stół teraz jest biurkiem w pokoju dzieci. Uważam, że takie rozwiązania są strasznie wygodne i bardzo je polecam. Oczywiście nie każdy musi doceniać zalety takiej formy otwartej naszego wnętrza, natomiast zauważyłam, że sama bardzo się tym kieruję. Unikam mebli do zabudowy, unikam bardzo dużych mebli, takich jak wielkie narożniki, unikam
mebli do zabudowy, meblościanek modułowych, kubików na ścianę. Akurat kubiki może dość łatwo przenieść, o ile są pojedyncze, a nie tworzą wszystkie razem zabudowy na całą ścianę, no bo takie też się zdarzają, to nie wiem na ile to są jeszcze kubiki, a na ile już meblościanki, ale to są właśnie rozwiązania, które ciężko przenieść. Jeżeli zabudujemy sobie całą ścianę, to prawdopodobnie ciężko nam będzie znaleźć drugą ścianę w tym mieszkaniu, która będzie miała taki sam rozmiar i taki sam będzie do niej dostęp, żeby te szafki wszystkie na nią przenieść. Oczywiście takie meble nie są złe i mają bardzo dużo zalet, ale warto być świadomym, że właśnie są mało elastyczne, mało uniwersalne. Już na etapie projektowania wnętrza, szykując je do remontu, powinniśmy zwrócić uwagę na różne rzeczy. Prawdopodobnie jednak, a właściwie na pewno, nie ma możliwości zaprojektowania przestrzeni, która będzie idealna, perfekcyjna w swojej otwartości, uniwersalności, że nie istnieje taka idealna forma otwarta. Tak myślę, może się mylę, ale nie sądzę. Myślę, że to jest taki typ idealny, którego się dąży, ale którego nigdy nie osiągniemy. Natomiast myślę, że warto dążyć i warto o tym myśleć. I chciałabym, żeby nasz wymarzony dom, mieszkanie, dom, zobaczymy, ale nasze wymarzone wnętrze, które będziemy projektować od podstaw, żeby było właśnie takie otwarte, że jeżeli pojawi się nowy lokator, to nie będzie problemu, żeby go zmieścić. Jeżeli pojawi się potrzeba zorganizowania nowego kącika do pracy, kącika do realizacji jakiegoś swojego hobby, pasji, to nie będzie problemu, żeby coś przesunąć i ten kącik wygospodarować. Żeby każda zmiana nie musiała się wiązać z nowym remontem i wymienianiem wszystkich mebli, albo co gorsza z przeprowadzką, ale żebyśmy byli wszystko w stanie jakoś tam upchnąć, wymieniając oczywiście niektóre rzeczy, żadna przestrzeń nie jest taka, że wszystko się w niej mieści, ale żeby to była kwestia przemeblowania, a nie remontu. Zastanówcie się, jak wy urządziliście swoje domy, jak wiele macie mebli, które bez problemu mogą zmienić swoją funkcję. U nas na przykład krzesła wędrują po całym mieszkaniu i raz są krzesłami w pokojach dzieci, czasem w łazience służą jako stoliki pomocnicze, czasem w sypialni są stolikami, a jak przychodzi więcej gości, to wszystkie lądują w salonie i nie ma problemu, żebyśmy wszyscy mogli zmieścić się przy stole. Jeśli się wyprowadzimy, będziemy mogli zabrać wszystkie meble ze sobą i nie będzie problemu, żeby je dopasować do nowego mieszkania, gdyż to są meble uniwersalne. A ile u Was jest mebli, które bez problemu moglibyście wziąć ze sobą? Czy jesteście w stanie zrobić przemeblowanie w mieszkaniu? Na ile Wasze wnętrza są uniwersalne? Zostawiam Was z tym zagadnieniem. Dajcie znać w komentarzach, czy macie może podobne przemyślenia i subskrybujcie mój kanał.